Manko. Przed nami kolejny sezon Ligi Mistrzów i przygotowałem dla Was tej okazji materiał, w którym omówimy sobie wszystkie grupy. Wiem, że mówi się, że pieniądze nie grają, ale jako ciekawostkę podam Wam również wartości poszczególnych grup oraz drużyn. Na pewno dobrą informacją jest powrót kibiców na stadiony. UEFA podała informację, że trybuny zostaną zapełnione w 30%, czyli na przykład spotkanie Messiego z Ronaldo na trybunach Camp Nou będzie mogło obejrzeć niecałe 30 tysięcy osób. Pierwsza kolejka fazy grupowej odbędzie się już 20%. 20 i 21 października. Z kolei ostatnia runda zostanie rozegrana 8-9 grudnia. Zatem 6 kolejek w zaledwie 8 tygodni, a do tego przerwy reprezentacyjne i mecze ligowe. Przy takiej intensywności na pewno przyda się szeroka kadra. Pamiętajcie o kciukach w górę oraz subskrypcji kanału Fortuny i życzę miłego oglądania. Pierwsza grupa A, czyli grupa, którą powinien zainteresować się każdy polski kibic. W Lidze Mistrzów zagra tylko sześciu Polaków, z czego aż trzech zobaczymy właśnie w tej grupie. Przed rokiem Krychowiak z Rybusem trafili na Juventus Szczęsnego. Teraz zmierzą się z Bajernem Lewandowskiego. Grupa zapowiadana jest także jako pojedynek dwóch wielkich dziewiątek Lewandowskiego i Suareza. Salzburg i Lokomotiv to teoretycznie łatwiejsi rywale. Będzie to zatem dobra okazja dla lewego na pobicie kolejnych rekordów w Lidze Mistrzów. Bez większych zaskoczeń faworytem do zajęcia pierwszego miejsca jest obrońca tytułu Bayern. Atletico również nie powinno mieć większych problemów z awansem z tej grupy. Trzeba przyznać, że Lokomotiv nie za bardzo ma szczęście do losowań. W poprzednim roku zajęli ostatnie miejsce w trudnej grupie z Juventusem Atletico i Leverkusen. W tym sezonie Bugmacherzy także typują ich do zajęcia ostatniego miejsca. Głównie za sprawą wysokich wartości rynkowych Bayernu i Atletico to trzecia najdrożej wyceniana grupa w tym sezonie. Wbrew pozorom grupa B to wcale nie taka łatwa grupa dla Realu. Gdyby nie ten szachtar z drugiego koszyka, z pewnością moglibyśmy nazwać ją nawet grupą śmierci. Inter i Mönchengladbach to moim zdaniem najsilniejsze drużyny ze swoich koszyków. O sile tej grupy mogą świadczyć także wartości rynkowe zespołów. Tylko dwie grupy w tym roku przekroczyły łączną wartość 2 miliardów euro. Dla Interu będzie to szansa, by zameldować się w fazie pucharowej Champions League po bardzo długiej przerwie. Wyobraźcie sobie, że ostatni raz wyszli z grupy Ligi Mistrzów w sezonie 2000. 11-12. Mimo tego, że Real to faworyt Bugmacherów do wygrania tej grupy, ciekawostką może być, że w poprzednich czterech latach Królewscy tylko raz kończyli fazę grupową na pierwszym miejscu. Poza tym Real ma swoje problemy. Jednym z nich jest Eden Hazard, który znowu jest kontuzjowany. W przeciągu zaledwie roku w Madrycie opuścił więcej spotkań niż przez 7 lat gry dla Chelsea. Podsumowując i Inter to na pewno faworyci do awansu, jednak wytypowanie zwycięzcy tej grupy to już nie taka łatwa sprawa. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce, i awans do Ligi Europy, Bugmacherzy większe szanse dają Borussi. I w sumie nie ma co się dziwić, w końcu Szachtar to moim zdaniem najsłabsza drużyna z drugiego koszyka w tej edycji. Mając do wyboru City, United, Barce, Atletico czy Borussię, kto by nie chciał trafić na Szachtar? Trzeba przyznać, że Guardiola to ma szczęście do losowań. Rok temu szachtar Atalanta Dynamo Zagrzeb, 3 lata temu szachtar Napoli Feyenoord, a tym razem Porto Olimpiakos i Marsylia. Jedynie ta Marsylia, jeden z mocniejszych rywali, jakich mogli trafić z ostatniego koszyka. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wartości rynkowe, tutaj również kolosalna różnica. Ciekawostką może być, że wartość kadry każdego z tych zespołów jest mniejsza od pieniędzy, jaką Guardiola wydał na samą obronę. Takie tam tylko 410 milionów euro na samych obrońców. Dla Marsylia. Będzie to powrót do Champions League po 7 latach przerwy. W międzyczasie grali tylko w lidze Europy, gdzie raz doszli nawet do finału. Nie ma wątpliwości, że Manchester City to zdecydowany faworyt do zajęcia pierwszego miejsca. Ciekawie zapowiada się za to walka o awans pomiędzy Porto a Marsylią. Ciekawa grupa D, w której zagra kilka drużyn znanych z ofensywnego stylu. Mieszanka Liverpoolu z dwoma klubami, które były rewelacjami w dwóch ostatnich sezonach, z pewnością przyniesie nam wiele emocji. W jednej grupie zobaczymy zwycięzcę, półfinalistę i ćwierćfinalistę dwóch ostatnich edycji. Najlepszym przykładem ofensywnej gry może być tutaj Atalanta. W poprzednim sezonie włoskiej Serie A zdobyli łącznie 98 bramek. Z pięciu najlepszych lig na Starym Kontynencie, lepsze pod tym względem były tylko Manchester City i Bayern. Jeżeli miałbym typować drużynę... Która razem z Liverpoolem awansuje z tej grupy, postawiłbym właśnie na Atalantę. Bez de Jonga, Zyjecha, Fondebeka, Delichta czy Sergino Desta, a jak to już nie ta sama ekipa co dwa lata temu, Ale to było do przewidzenia, że zostaną rozkupieni. Pod względem wartości rynkowej, łączną cenę tej grupy zdecydowanie zaniża debiutant. Zespół, który pierwszy raz zagra w lidze mistrzów duńskim Mitteland. Gra w Champions League będzie dla Duńczyków nie tylko wielkim przeżyciem, ale i także okazją do dobrego zarobku. W końcu za sam awans do fazy grupowej kluby otrzymają ponad 15 milionów euro. W grupie E spotkają się ze sobą zwycięzcy dwóch ostatnich sezonów Lidze Europy, czyli Chelsea i Sevilla. Łącznie w tej edycji mamy czterech debiutantów, i co ciekawe, dwóch z nich znalazło się właśnie w tej grupie. Krasnodar i Ren jeszcze nigdy nie grały w Lidze mistrzów. Dla wielu z Was, faworytem grupy G zapewne jest Chelsea, która przeprowadziła w tym okienku kilka ciekawych wzmocnień. Mimo tego, że Londyńczycy wydali na transfery ponad 170 milionów euro, Bugmacherze wysoko oceniają także szanse Sevilla. W zasadzie to kurs na zwycięstwo tej grupy przez jest praktycznie taki sam jak w przypadku Chelsea. Musimy pamiętać, że podopieczni Lopetegiego mają za sobą bardzo udany sezon. Wiadomo, że klub ze stolicy Andaluzji to specjaliści od Ligi Europy. Patrząc na pozostałych rywali w grupie, będą musieli się chyba trochę podłożyć, by zająć trzecie miejsce i zagrać na wiosnę w ich ulubionych rozgrywkach. Pod względem wyceny zespołów, grupa G zajmuje przedostatnie miejsce od końca. Ciekawy jestem też, co zaprezentuje trzeci zespół Ligi Francuskiej Stad Ren. Dodatkowo w meczach tej grupy będziemy mieli okazję oglądać. Grę wielkiego talentu, którego nazwisko znajduje się na liście życzeń niemalże wszystkich europejskich gigantów. Mam tutaj na myśli 17-letniego pomocnika Ren Eduardo Camavinghe. Przed Wami grupa F, czyli grupa uznawana za najsłabszą. I w sumie mogą o tym świadczyć także wartości tych zespołów. Miliard 235 milionów to zdecydowanie najniższa wycena spośród wszystkich ośmiu grup w tym sezonie. Z drugiej strony fajnie, że Borussia w końcu dostała łatwiejszych rywali. Rok temu mierzyli się z Barsą i Interem, trzy lata temu z Realem i Tottenhamem, a teraz w końcu są zdecydowanym faworytem do awansu z pierwszego miejsca. Warto zaznaczyć, że dla Łukasza Piszczka będzie to prawdopodobnie ostatni sezon w Champions League w Karierze. Gdybym miał typować zespół, który wyjdzie z tej grupy obok Borusi, postawiłbym na Lazio. Zenit to moim zdaniem najsłabsza drużyna z pierwszego koszyka. Mimo wszystko, Rosjanie już teraz mogą być zadowoleni. W Champions League zagrają aż trzy zespoły z Rosji. Podczas gdy Liga Portugalska, z którą rywalizują o szóste miejsce w rankingu UEFA, w tym roku ma tylko jednego przedstawiciela FC Porto. Najciekawszym pojedynkiem tej grupy będzie moim zdaniem starcie Borusi z Lazio. Będzie to także ponowne spotkanie immobile e z byłymi kolegami z Dortmundu. Niby najsłabsłabszy najsłabsza grupa, ale nie zapominajmy, że w poprzednim sezonie za najsłabszą uznano grupę z Lyonem i Lipskiem. Jak się później okazało, oba zespoły zagrały w półfinale. Przedostatnia grupa G, czyli starcie, na które czekają wszyscy kibice piłki nożnej. Po raz pierwszy Ronaldo zmierzy się z Messi na etapie fazy grupowej Champions League. Co ciekawe, do rywalizacji pomiędzy Cristiano a Messi dochodziło jeszcze przed przenosinami Portugalczyka do Madrytu. 13 lat temu Manchester United z Ronaldo w składzie pokonał barce w półfinale. Messi zrewanżował się już rok później w sezonie 2008-09 i zdobył zwycięskiego gola głową w finale przeciwko Manchesterowi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie bezpośrednie pojedynki, statystyki przemawiają na korzyść Messiego. Z kolei w lidze mistrzów górą wciąż Portugalczyk. 130 do 115 goli Messiego i w pucharach 5 do 4 dla Ronaldo. Moi drodzy, cieszmy się z tego losowania, bo to może być ostatni raz, gdy zagrają przeciwko sobie. Co do awansów, chyba nikt nie ma wątpliwości, że w 1.8 zagra Barcelona z Juventusem. Może jeszcze jakieś dwa miesiące temu, gdy Barca znajdowała się w kompletnym dołku, na zwycięzcę tej grupy typowałbym Juventus. Początek sezonu pokazał jednak, że Blaugrana przeszła ogromną przemianę i naprawdę ciężko wskazać faworyta tej grupy. Fajnie, że w grupie z Messiem i Ronaldo zobaczymy także polski akcent. Niewykluczone, że pojedynki Tomka z Ansu Fatim będą takim przedsmakiem ich ponownego starcia na Mistrzostwach Europy. Myślę, że i na Węgrzech są zadowoleni z takiego losowania. I tak nikt nie dawał im większych szans na awans, a tak to przynajmniej będą mieli okazję zmierzyć się przeciwko Ronaldo i Messiemu. Grupa H, w której zagrają Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Lipsk oraz turecki bazak Sehir, przez wielu uważana jest za grupę śmierci. I w sumie to mogę nawet zgodzić się z takim stwierdzeniem. W końcu w jednej grupie spotkają się półfinalista i finalista poprzedniej edycji. Również pod względem wartości rynkowych, Grupa H wypada najlepiej ze wszystkich. Pojedynki w tej grupie będą także świetną okazją do rewanżów. Paryżanie mają do wyrównania rachunki z Manchesterem za przegrany tłumacz 1.8 w 2019 roku. Z kolei Red Bull z pewnością będą chcieli wziąć rewanż za porażkę w półfinale poprzedniej edycji. Mimo tego, że Niemcy mają za sobą bardzo udany sezon, a za sterami Lipska stoi najlepszy trener młodego pokolenia, faworytami Bugmacherów do awansu z tej grupy jest Paris Saint-Germain oraz Manchester United. Nie są to jednak tak oczywiście faworyci jak City Bayern, Liverpool czy Juve z w swoich grupach. RB Lipsk to w końcu jedna z najlepszych drużyn jakie znalazły się w trzecim koszyku. Jeżeli w Turcji nastawiali się na dobre wyniki debiutanta Bazak Sehiru to raczej nie w tak mocnej grupie. A Jakie są Wasze przemyślenia na temat tych grup? Dajcie znać w komentarzach, które zespoły Waszym zdaniem awansują do fazy Pucharowej. Kto w tym roku sprawi niespodziankę i wyrzuci faworytów już na etapie fazy grupowej? Napiszcie także, czy chcielibyście film, w którym omówimy grupę Lecha w Lidze Europy. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Fortuny.